Smartopłot. Płot trzeba było postawić dla tych niezaszczepionych. Był wysoki na 3 metry i otaczał lokal wraz z ogródkiem. Przy stoliku na zewnątrz siedziało kilku gości. Oni, jak i cały zespół pracowników, skupili uwagę na człowieku, który był twórcą ogrodzenia. Mężczyzna w średnim wieku ubrany w jednoczęściowy, niebieski uniform kończył pracę przy płocie. Tutaj coś przykręcił, tam coś pozamieniał, co jakiś czas przeskakiwał do laptopa, a potem znowu do głównej furty płotu. Zdecydowanie wykonywał swoją pracę zbyt szybko i zbyt zwinnie, jak na swoją posturę. Czynności wyglądały na tyle osobliwie, że widzowie mieli przed oczami niezły show. W głowie Kiliana, właściciela restauracji, kłębiło się jedno pytanie. Czy ogrodzenie na pewno będzie sprawne? Tuż za nim kryło się kolejne, jak w zasadzie działa ten super nowoczesny smart płot, na który się zakredytował? Panie makary, zwrócił się do specjalisty. W zasadzie jak to działa? Mężczyzna był chyba zaskoczony pytaniem, bo powoli odłożył próbnik napięcia i jakby po namyśle odpowiedział. Nie prądy, drogi panie. Po czym wziął się z powrotem do przykręcania jakichś śrubek. Ale. Kilian nie dawał za wygraną. Jak to bioprądy, w sensie co? Drogi panie, pana szczepili, nie? No, to nie tłumaczyli potem, że trzeba pić wody dużo, nawadniać organizm, żeby były elektrolity? No, tłumaczyli. No właśnie, no to panie drogi w tej bramce idą bioprądy, które reagują z tymi elektro, właśnie litami. A raczej nie reagują, bo się wszystko niweluje. Nie ma reakcji, rozumie pan? A jak pan nie ma szczepionki, to jest reakcja, bo wtedy prąd kopie. I taki, co nie jest zaszczepiony, to normalnie tu nie wejdzie, tak? Aha, przytaknął z otwartą szczęką Kilian. A to działa na każdą szczepionkę, bo chyba są różne rodzaje, to tak uniwersalne te bioprądy? No a skąd? Wszystko zależy. Mało tego, powiem panu, że ja tu mogę czułość tak wyregulować, że będzie też brać pod uwagę, w które ramię kogo kuli. Naprawdę? No, drogi panie. A pana w które kuli? W prawe. No to teraz, proszę pana, jest akurat tak wyregulowane, że jak pan dotnie potu, to pana przepuści. Pan dotnie. Śmiało. Kilian niepewnie dotknął metalowych krat ogrodzenia. Faktycznie nie poczuł nic poza chłodem prętów. Nie kopnął go prąd. Fachowiec mówił prawdę. Taka technologia, innowacje. A ciekawe, czy można skalibrować tak, żeby jednak tych ukłutych w prawe ramię raził prąd. Inaczej już nie będziemy próbować. Makary rozwiał nadzieję na eksperyment. Bo gdybym ustawił odwrotnie, to by już dziś pan nic nie zrobił, drogi panie. To tak kopie, że normalnie nie idzie wytrzymać. To dobrze, pomyślał Kilian. Założenie miał takie, by ułatwić sobie realizację coraz bardziej skomplikowanych wytycznych dotyczących weryfikowania gości restauracji pod kątem zaszczepienia. Całkiem przypadkiem odezwała się do niego firma montująca te specjalne elektryczne płoty. Dzięki nim osoby zaszczepione będą mogły bezproblemowo wejść na teren lokalu, ale ci niezaszczepieni będą po prostu rażeni lekko prądem, przez co sami nawet nie zechcą wejść. No, może jak się okazuje, nie tak lekko jak Kilian myślał na początku. No dobrze, a jak ktoś miał tylko jedną dawkę, to wtedy czuje kopnięcie, ale takie lekkie? A nie, 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 drogi panie. Tutaj akurat trafił pan na promocję, bo to taka nowa funkcjonalność. Pan patrzy tam. Pan widzi, że jeden pręd jest tak wysunięty, jakbym go zapomniał przyciąć do wysokości pozostałych. No to niech pan sobie tak, drogi panie, nie myśli, bo to specjalnie zostawione. Taka technologia brytyjska nazywa się Push and Pull System. Chodzi o to, że ten pręd, jak antenka, wysyła dookoła tutaj na zewnątrz takie pola energii. I ta energia znów wchodzi w interakcję z materiałem szczepiennym, tak? Jak ktoś miał jedną dawkę, to się robi w nim takie jakby poczucie, że chciałby wejść, ale się waha, że go tu ciągnie, ale nie wejdzie, bo czuje, że jeszcze nie czas, rozumiesz pan? Kilian nie rozumiał, ale bardzo starał się wypaść dobrze przed obserwującymi wszystko klientami i podwładnymi. Czyli to jakby też narzędzie marketingowe, powiedział po chwili, starając się podsumować wypowiedź Makarego. Przyciąga tych niedogodnych klientów, a gdy już będą gotowi, to wtedy wejdą bez problemu. Cudo! I Państwo to tak montujecie za darmo? W tym miesiącu za darmo, drogi Panie. Rząd refunduje taką funkcję. Jak zobaczyli u Anglików, to działa, że się nie mogą zdecydować, że ich ciągnie, ale nie chcą, ale ich chcą. I dopiero potem idą się szczepić, to powiedzieli, że i u nas tak ma być. No jest taka promocja. Jasne. Makary wrócił do pracy. Dokładna kalibracja zajęła mu jeszcze jakieś 10 minut. Potem zawołał Kiliana, by poinstruować go w sterowaniu płotem. Tu ma pan, drogi panie, swój płot, rzut z góry. Obaj patrzyli na ekran laptopa. Ten pasek to regulacja właśnie push pól. Jak pan wysunie do góry, to się pole zwiększa, a jak na dół, to się zmniejsza. Widzi pan? A, no właśnie, to ja jeszcze do tego pola niepewnie zaczął pytać Kilian, który przypomniał sobie jeszcze jedną zagwostkę, o którą chciał dopytać. A jak ktoś miał jednodawkową szczepionkę, to co wtedy? No, to niestety wada tego systemu. Takich traktuje też jak nie w pełni zaszczepionych. Kurczę, to niedobrze, bo mogliby jednak wejść do knajpy. A da się coś z tym zrobić? No, to już musiałby pan, drogi panie, sam spiłować ten pręd, co wystaje. Wtedy pola nie będzie wysyłać. Aha, no jasne. Dobra, poza tym to już wszystko powinno działać. Jeszcze tylko kwestia bezpieczeństwa. Nie wiem, czy panu przez telefon mówili, ale no nieważne. Drogi panie, żeby pan nie mówił, że to jakiś specjalny płot jest. Nie. Wtedy badania pokazały, że wywołuje to reakcję psychologiczną i człowiek niezaszczepiony wykazuje nadmierną chęć sprawdzenia, czy ogrodzenie działa faktycznie, czy nie. No ale przecież działa, więc w czym problem? No ale, drogi panie, jak się panu wydaje? Przyjdą w kilkanaście, kilkadziesiąt, albo i więcej osób i zaczną tak smyrać tym paluszkiem lekko, przecież żaden system tego nie wytrzyma. Zaraz się zawiesi, przestanie działać. A tutaj, jak pan spojrzy, jeszcze ma pan taką ikonkę, widzi pan status. Zielone to dobrze. Nie ma ikonki, to nie działa. Może się jeszcze na pomarańczowo świecić, to trzeba dzwonić do nas, bo się rozkalibrowała. Rozumiem, a czy samemu nie mogę skalibrować tego? <laughs> Roześmiał się makary i nie powiedział już nic więcej. Kilian uznał, że sam chyba nie może. Stawianie płotu zakończyło się sukcesem. Kilian wydał na to fortunę. Ogrodzenie lokalu miało sprawić, że więcej osób zechce do niego przyjść. Przede wszystkim jednak, smartopłot miał automatycznie segregować gości. Już po kilku pierwszych dniach okazało się, że zakup sprawdzał się znakomicie. Do knajpy, przychodzili sami zaszczepieni.